Hej, siemano, tutaj Salmon i witam was w kolejnym odcinku Fallouta 4. Słuchajcie, moi kochani, dzisiaj, tak jak mówiłem, ciśniemy z Paladynem Densem zniszczyć te zakichane supermutanty. Myślałem nad tym. Słuchajcie. Pomoc Bractwa. Bractwo to oni są z wrogami Instytutu i vice versa, więc raczej ich nie chcę prosić o pomoc. Bo obawiam się, że to się może źle skończyć. Trasa podobnie. Trasa chroni syntki, ale jeżeli chodzi o instytuty, to są ich przeciwnikami. Za to pomyślę, że poproszę pomoc minutę manów, czy tam minut manów, bo raz, że najwięcej im pomagałem, a dwa, że są w miarę neutralni. Dance, lecimy. A, to sorry. Mam, słuchajcie, swojego dupnego latacza. Dance nie wiedzieć, czemu został. No sorry, stary, będę tęsknić. No i zobaczcie, i widzę teraz wszystkich ludzi na ziemi, mimo tego, że jest ciemno i ich kompletnie nie widzę, nie? A są fajnie oświetleni dzięki temu skanerowi, czy tam czytnikowi. I czekajcie, gdzie my, kolego, lecimy? My mamy lecieć tam, nie? Halo, co się stało? O. Bo mi zbloczyło troszeczkę widok. Densa jak nie było, tak nie ma. Zabrałem dzisiaj Densa ze sobą. No z prostego powodu, to jest misja Bractwa Stali. Będziemy się nadupcać z supermutantami. Supermutantami, słuchajcie. O, mini atomówki, no to jednak wiecie. Zaraz. Behemota. Czy ja dobrze widzę, tam Behemota pisało? Czyli to tamten... Tamto wielki gówno, z którym walczyłem w poprzednim odcinku. Oż ty w dupę, to nie był Behemot. No ja myślę. Mogę z tutaj korzystać z Watsa? No nie bardzo, ale mogę z tego strzelać. Wiecie, stąd to jeszcze easy, nie? Raz, że jest oświetlony, a dwa, że w nas rzuca. No i nieskończone ammo, to też robi swoje. Tam jest Dance. Wiecie, i tak to ja mogę, nie? Zobaczcie, no akcja Bractwa. Latamy naokoło niego, może wysadzę mu samochód. Nie pykło niestety, ale Behemot już padł, nie? Także no zobaczcie. Ale stary, ja jeszcze ich nie zlikwidowałem. I takie akcje to ja rozumiem, no zobaczcie. Dobra, ja lepiej wysiądę. Wezmę sobie działko obrotowe. Wiecie, dla bezpieczeństwa, nie? No i teraz możemy tak cisnąć, no kurde. Ja, słuchajcie, specjalnie wykupiłem masę amunicji. Przeszukałem niemalże cały Pride Wen. Żeby mieć jak najwięcej amunicji do działka obrotowego. I ciśniemy, no po prostu ciśniemy, moi kochani, no zobaczcie, co tu się dzieje. No i jest Dance. I co, to było tyle? Czy już możemy wracać? Bo jak tak, to nie powiem. Jestem trochę rozczarowany. Stary, właśnie rozdupiłem cały, nie wiem, bastion supermutantów. Ten to tutaj ma. Ale wiecie, to Behemot. To... Z nim bym się bał walczyć tak właśnie w ten sposób, bo to są zbyt twarde gnojki. Ci tu, widzę, się bardzo lubią. Swoją drogą zastanawiałem się, czy nie wyposażyć się w laser Gatlinga. Ale ma jedną zasadniczą wadę. Jest napędzany rdzeniami fuzyjnymi, to znaczy mamy 500 strzałów, tak jak działko obrotowe. Tylko po przeładowywaniu nie zmieniają magazynka. Wkładamy tam rdzeń fuzyjny. Pełni naładowany.
Także myślę, że fajna broń. To jest. Mam 32 rdzenie, to jest naprawdę dużo. To jest bardzo dużo. Mam 29 level. Tutaj nie mam sensu, bo nie używam broni automatycznej. To jest do tego, słuchajcie. Broń ciężka, ale nie mam takiej siły i nie mam zamiaru rozwijać siły. Ja bym bardzo chciał rozwinąć jeszcze naukę i tutaj widzę, że za dużo wpakowałem niestety wytrzymałość, bo nie użyłam tych dwóch profitów. A na przykład bardziej bym wolał, nie wiem, no chociażby tutaj mieć na przykład, albo tutaj, żeby mieć większy udźwig. Ale nie będę się teraz użalać nad sobą. Myślę, że obrażenia fizyczne. Znawca spluw. A wiecie co? Weźmiemy to. Bo naprawdę brakuje mi momentami komponentów. Także to mi się serio przyda teraz. Bo ja lubię ostatnio strasznie grzebać przy broni w ogóle. I mi bardzo brakuje rzeczy typu właśnie śruby i te rzeczy. Rzeczy i te rzeczy. Boże, Salman, mistrz słownictwa. Tak to jest, jak się do szkoły nie chodzi. Ale spokojnie, ja chodzę do szkoły, nie martwcie się o mnie. Gdybym nie chodził, to bym stawiał 3 odcinki dziennie. He! Dobra. Widzę, że. This area seems to be in disarray. I wonder if this is recent. Bardzo tutaj klimatycznie. I hear something. Otwórzmy te drzwi. No niestety skaner nie działa przez drzwi. To jest jedyny minus. Siema. Wiecie, no ja mam kompletnie gdzieś tak naprawdę przeładowywanie, nie, tam amunicję. Także no to jest działko obrotowe, nie, tutaj idziecie i siekacie. Jeszcze amunicja się liczy w tysiącach, to już wiecie, to tym bardziej, nie? Jest apteczka? Jest. Znajdę cię i cię zabiję. Czyżby nawiązanie do filmu Uprowadzona? Swoją drogą świetny film, polecam. Główną rolę gra Liam Neeson, który, uwaga, ciekawostka, jest powiązany ze światem Fallouta. Liam Neeson podkładał głos ojcu naszego bohatera w Falloutie trzecim. Jakby ktoś nie wiedział, ja sam też nie wiedziałem. Sam nie wiedziałam, ale potem się dowiedziałam tego i to było dla mnie takie wow, serio? Nie wiedziałem. A potem jak jeszcze raz zacząłem grać w Fallouta trójkę, to tak się wsłuchałem głos i takie faktycznie, Liam Neeson. Także polecam. Mogliście widzieć na internecie memy właśnie z tego filmu, że facet trzyma telefon i nie wiem kim jesteś, ale cię znajdę i cię zabiję. Kurde, klimatyczna miejscówka, ale co ja to mam jeszcze czyścić? No, chodźże tu. Wkłady plazmowe. Swoją drogą też mogę się zainteresować bronią plazmową. Bo ja jednak, wiecie, idę teraz bardziej w broń energetyczną, aniżeli broń palną. No, tu już chyba nic nie ma. Zbrojownie. Gdzieś tu jest jeszcze zbrojownia? No nie, no mam obowiązek przeszukać to miejsce w takim razie. Znaleźć zbrojownię, zabezpieczyć ją. Boże, Dens, chciałem zacząć strzelać. Tu jest winda, czyli tu będzie zbrojownia. Paladynie. Zapraszam. Dens. Dobra, to się bujaj, to jedziemy. I tak się teleportujesz do nas. Jednak ja wolę, żeby oni, wiecie, wchodzili do tych windy, takie te ciołki, nie? Dziękuję. Bo się czuję wtedy tak lepiej. No i zniknął, super. O tyle dobrze, że te windy po prostu działają w tej grze. Ja jestem z tego zachwycony. Ja liczyłem, że to będzie coś takiego, że taki mini loading się tutaj dzieje po prostu. A te windy faktycznie jeżdżą. Ja jestem tym wielce zachwycony, moi kochani.
Myślałem też, czy nie załadować sobie czerwonego reflektora taktycznego, ale on nie daje takiego światła, jakie ja właśnie lubię, czyli duże, jasne światło w ciemnych pomieszczeniach. Bo ja mam, słuchajcie, niestety tak, że jak tylko zaświeci słoneczko, a słoneczko niestety lubi ostatnio mi świecić, kiedy nagrywam. Także wszystko idzie na moją niekorzyść, świat mnie nienawidzi. To kompletnie nic nie widzę w ciemnych pomieszczeniach, kompletnie. Kurde, no to jest moc działka obrotowego. Słyszę cię, no ja ciebie też słyszę, kolego. Co z tego, że masz pancerz? Ja mam działko obrotowe, wal się. On ma wyrzutnie rakiet! Poczekaj, tylko przeładuję. Czekaj, rozkręcam. O! O, dzięki, Dance. To już? Psi! Easy. Psycho. Zbieram, słuchajcie, te rzeczy jak głupi, bo naprawdę mi tak brakuje surowców. Puszka też może być. Taca chirurgiczna, cokolwiek. Pudełka na cygara. Nie wiecie, czemu mają w sobie azbest. Azbest lub coś innego. Nie pamiętam, co było takie rzadkie też. Radixy. Super kleje, bezpieczniki, łyżki. Mentaty. O, i safe na łatwym. No to będzie easy. Okej. Okay. To ja to liczyłem, że to będzie taka mega ostra nawalanka. A dzięki temu, że ja miałem działko obrotowe i power armor, to było takie easy. Nie licząc tego behemota, ale na szczęście i tak żeśmy to mega easy zrobili. Bo behemot, no, padł zanim wylądowaliśmy. Także, no, misja bractwa jak najbardziej na propsie. Mini atomówki. Ja nie chcę nic mówić, ale jeżeli w każdej skrzynce jest mini atomówka, to ja się kuźwa boję, co bractwo z tym zrobi. Bo serio, tyle mini atomówek, no to. To będzie aż siła normalnych atomówek. Co oni z tym zrobią? Jezusie kochany. Steampacka sobie wezmę, kurde, ponad 100 steampacków mam. Także nie mam z tym problemu. No zobaczcie. Każda skrzynka to jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery mini atomówki. Cztery mini atomówki, każda skrzynia, a tam ile ich jest tych skrzyń? Dlatego słuchajcie, nie chcę, jeżeli chodzi o instytut, ufać bractwu. Ponieważ to się może źle skończyć. To się może bardzo źle skończyć. Ja się boję, że oni wykorzystają ten mój teleporter, który sobie zbuduję, żeby tam się dostać i odnaleźć Shona, żeby zniszczyć instytut od środka. I to wiecie, z taką właśnie siłą tych mini atomówek. Ponieważ, żeby wykonać tego questa, czyli opcjonalnie spytaj Bractwo Stali o pomoc, musielibyśmy wykonać tego questa. Czyli zapewnić bractwu mega zapas mini atomówek. Także jednak wolę zaufać tylko i wyłącznie Minutemanom, czy tam Minutemanom. Kij z waszą nazwą, nigdy jej nie pamiętam. Bo jednak oni, wiecie, są na tyle neutralni i na tyle spoko, że wiem, że mi raczej nie będą tam nic kombinować. Dobra, paladynie. Excuse me, paladin dance. Look at this place. You must hate these mutants as much as I do. Skąd ta nienawiść? They're responsible for the death of a close friend, a brotherhood knight named Cutler. So when you ask if I hate them,
I say hate's too gentle a word. These monstrosities are just another example of man blindly. No, trochę w tym prawdy. Trying to put a stop to this man. I've seen what these super mutants do to people. Can you imagine what this? It would be Armageddon repeated. Look, I don't mean to bore. Nie przepraszam. Don't apologize. It reminds me why I'm doing this. Thank you, brother. It's good to know you're taking my. Anyway, that's. What's important here is that you got the job done and secure. You should head back up to the Pridwin and talk to Maxon. Dismissed. Dziękuję. Paladin Dance. Ready to continue. Aha, pojechał se windą beze mnie, dzięki. Ech. Kurde, strasznie szybko to poszło, no niecałe 15 minut, nie? No, 15 minut z kawałkiem. Odcinek trwa, a niecałe 15 minut nam to zajęło wyczyszczenie tego budynku. Tylko nam ile to zajęło? Magazynku, rzecz jasna. No i wiecie, to jest droga zrobiona po trupach, dosłownie. No ale to super mutanty, więc jednak jakoś tak szczególnie nie żałuję. Ale jak widzicie, na przykład Virgil, nie? Nie wszystkie supermutanty są złe, tak samo ogóle. Więc jednak Bractwo Stali nie do końca ma taką czystą rację, nie? Dance. Paladin. Ready to continue our mission, soldier? Nie. No problem. Nie chcę się teraz. Wrócę na Pridwin. Zgłoszę się do starszego, ale nie prosimy go o pomoc. Nie ma mowy. Jednak nie ufam na tyle bractwu. Ja, słuchajcie, uważam, że jeżeli supermutanty nie robią krzywdy ludzkości, tak jak na przykład Virgil i Ghoul, tak jak na przykład Hancock i cała ta dobre sąsiedztwo, to nie ma sensu szukać tam zagłady na nich, nie? Nie ma sensu ich anihilować. No, osobiście no, znam przypadki ze świata Fallouta, gdzie supermutanty pomagały bardzo, bardzo ludziom, nie? I dzięki właśnie pomocy supermutantów ludzie się rozwijali i vice versa. Bo na przykład, nie pamiętam jak to miasto się nazywało, Broken Hills bodajże, i to było miasto z Fallouta jedynki? Chyba tak, bodajże z jedynki. I tam po prostu mieszkali ludzie i mutanci. To było bez problemu. Mutanci wydobywali radioaktywne materiały, do których ludzie nie mogli się zbliżać i chronili ludzi. Ludzie ich tam trzymali. What happens at Fort Strong now? Paladin Dance is supervising the transfer of the Fat Man warheads to the Pridwin. They'll provide quite an edge. No niestety wiem. I've also ordered a detachment to occupy the location and use it as a staging area to protect the eastern side of the airport. All in all, you handed us quite a valuable. No za bractwo, za bractwo. I'm glad you feel that way. Because in order to bring the institute to its knees, I try to supply my soldiers with the best. Signal grenades can call a vertibird to your location when you need aerial training. Simply throw one. O, dziękuję. And the vertibird will hone in on the unique. Once you're aboard, use the map on your pit boy to interface with the pilot's navigation. Dziękuję. Where can I get more? I'd use the supply I gave you sparingly. These devices are far more complex. Should you need more, you should acquire them. Uh-huh. A, no dobrze, dziękuję. I expect that you will. Now, I'm sure you're aware that Fort Strong an even greater task. By now, I'm sure you've deduced that our arrival in the Commonwealth wasn't quite. No co ty? We're here because of a unique energy reading recorded by Paladin Dance's recon team. According to our scribes, the reading indicated a level of technology that only the Institute could achieve. No właśnie. The moment this information came to light, our mission became clear. Dlatego nie ufam im, jeżeli chodzi o ten przekaźnik. No właśnie, widzicie? Dokładnie. Ja się boję, że oni, mając taki arsenał, będą chcieli wykorzystać ten mój transporter. Nie, na razie dziękuję. Na razie ci podziękuję, starszy Maxonie. No to wracamy do... Sanktuarium.
Bo jednak wiecie, bractwo jest zaawansowane technologicznie, ale jednak im nie ufam. Ktoś powie, ale Salmon, przecież to bractwo stali. Ale... Fuck. A nie, dobrze chyba. Nie, no wyjście? No właśnie, wyjście jest tamtędy. Albo wiecie co? Zapiszę sobie i porozmawiamy z nim. Teraz będzie od nowa to gadać? Ojeny. According to our scribes, the reading indicated a level of technology that only the Institute could achieve. The moment this information came to life, the Institute and everyone responsible for the creation of the sense must be eliminated at all costs. To accomplish this goal, we need to locate the Institute's headquarters. I've had our scribes meticulously searching the Commonwealth, but they've the explanation is that they've gone underground. That's where we need your help. Wasz szczęśliwy dzień. Well, guess what? This is your lucky day. I have a way inside. The method is useless without the means to make it work. Perhaps we should pool our resources to achieve our common goal. Now, indulge me for a moment by satisfying. Porwali mojego syna. They're the ones who kidnapped my son. The Institute preys on the weak to further their own ends. Together, we'll make them pay for their crimes. I'll call ahead and brief Proctor Ingram. Report to the airport and get to work on. A innych? To nie. To usuwamy ten zapis, wczytujemy ten i idziemy do Minutemanów, czy tam Minutemanów. Może nie jesteśmy zaawansowani technologicznie. Może nie jesteśmy jakimiś uberkoksami. Ale nie jesteśmy też szalonymi maniakami, którzy chcą, kurde, za wszelką cenę zniszczyć Instytut, wszystkich ludzi z nim związanych i w ogóle. No zobaczcie, no przecież nasz ziomek, kumpel, Nick jest syntkiem. Także ja nie widzę w tym problemu. Pod tym względem, no ja widzicie, do syntków też trochę nie mam zaufania. No, Nick troszeczkę jednak to naprawił, że wiecie, że nie każdy syntek jest zły. I dlatego mam do nich też takie podejście jak do supermutantów i guli. Jeżeli będą jeszcze pomagać ludziom, jeżeli nie będą im szkodzić, nie ma problemu. Niech sobie tam żyją. Ale kiedy już zaczną nam działać na złe, to nie, to trzeba właśnie ich wybić. Poczekajcie, ja zaraz wrócę. Tu już będzie po loading screenie, zaraz wracam. Okej, wróciłem, możemy cisnąć. Preston. No i tak jak widzicie, no, zrobiłem tutaj barek. Całkiem fajnie się sprawdza, słuchajcie. Pod wieczór wszyscy inni nie pracują, oprócz właśnie baru. I niemal cała osada się tutaj zbiera na tej takiej werandzie, nie? I to jest takie piękne. What do you need, General? Przechwytywacz sygnału. I have plans here to build a signal interceptor that can get me inside the Institute. The Institute? Why in the world would you want to mess around with them? Prowali mi syna. They kidnapped my son. Damn. That's some bad business. Even for them. We'll give you whatever help we can. Don't worry about Dobrze. That. Dobrze. Dziękuję. Now, assuming you could build this thing, what exactly does it do? No, pozwoli dostać się środka. Okay, General. If you think it will really work, then you should see if Sturgis can make heads or tails of those plans. Cóż, no jak mówię, no nie są jakimiś geniuszami technologicznymi, ale mam większe zaufanie do właśnie Prestona, Sturgisa i całej tam mojej wesołej ekipy, aniżeli do właśnie bractwa pod tym względem, nie? No bo wiecie, Preston jest człowiekiem, który pod tym względem najbardziej mi odpowiada. To znaczy, kurczę, no Instytut nam nie zrobił jakiejś mega krzywdy. Nie, oni nie przeszkadzają nam, my nie przeszkadzamy im. Jednak bardziej właśnie cała ta ekipa. Nie, jak ze Steve Boya.
cała ta ekipa się właśnie skupia na tym, że hej, pomóżmy wszystkim, ale kiedy jest zagrożenie, zlikwidujmy je. To znaczy, minutę mani akceptują gule i w ogóle, ale właśnie te zwykłe. A jeżeli chodzi o właśnie feral gule, czyli zdziczałe gule, no to tak samo jak ja, nie? Należy je wytępić. Ale dobrze, Sturges, witam. Hej. Preston thought you might be able to figure out these plans for me. Sure thing. Let's see what you've got. Proszę bardzo. Here you go. Wow, what a mess. Looks like sure. Teleportation. It's real. I got it from an ex-institute scientist. Seriously? I didn't know you could be an ex-institute anything instead. Anyway, the eggheads never think about the nuts and bolts of actually making something. I'm gonna need some time to study this thing. But you can get started on what he calls a stabilizer. Boże. It'll need some pretty high-grade metals, but it's basically not that. Dobra robota, Sturges. Well, don't thank me yet. I think I got the gist of it, but it's gonna take some time. Uh-huh. Here's a list of what you'll need for the first piece. I'm pretty sure we've got all that at Sanctuary. If you want to build uh-huh. while you're working on that, I'll get busy. Keep in mind, I can already see this is gonna take a crazy. Like if you had a spare nuclear reactor handy, and it's going to be big. So find a nice open build. No dobrze. Zapiszmy grę. Otwórzmy warsztat. No tak, tak, warsztat, rozumiem, gro. Specjalne. No, do dużych to nie należy. Ja sobie na przykład to tutaj postawię, nie? To jest na planie trójkąta. No to sobie to... Albo nie, wiecie co? No dobra, tutaj. Mogę to budować, tak? Aluminium, elektronika, no to wcale nie było jakieś wymagające szczególnie. No i jeżeli chodzi o energię, to mamy sporo, bo budowałem generatory. Podłączyłem sobie w inny sposób mój dom do prądu, bo jednak przez taki system dachowy, wiecie, stawiacie drabinkę, wchodzicie na dach, stawiacie pylony. No i mamy telewizor, no i udało mi się podłączyć wentylator, który daje światło, więc słuchajcie, no naprawdę, no mega trudnych to nie należy. Wystarczy jednak troszeczkę pomyśleć, przeanalizować ten system, jak to działa i uwierzcie mi, wszystko da się zrobić. How's it going? Did you find a good spot to build your signal interceptor? Tak. Yeah, ready to build the rest of it. Good. I think I got a handle on this crazy contraption. Here's a list of three things that may be harder to find. I'll meet you over at the building site and see if... Lepiej się to wezmę. Okay. One thing to keep in mind while you're building this. I'll see you over at the... Dobrze, Sturges, dziękuję. Zapiszmy grę i zobaczmy dalszy system konstruowania tego specjalnego... Wow! No, ma rację. Troszkę to wymaga energii. Antenę przekaźnikową zbudujemy tutaj. I terminal... sterujący. Na przykład tutaj. Dobra, mamy terminal. I teraz rozumiem, że wszystko musimy zasilić. Ile to wymaga prądu? 20, 21, 23. Sturges, nie obraź się, ale ja chcę to odwrócić. Żeby to było w tą stronę. No, troszeczkę to będzie wymagać tego prądu i to troszeczkę bardzo. Nie mam aluminium i to jest niedobrze. Nie mam aluminium, a Karla gdzieś poszła. Zobaczmy, może ten ziomek będzie mieć aluminium, handlarz. Mam w ogóle zabroń pod ręką? Aha, karabin. Siema.
I tak, to jest ten agent Voltego, który na początku gry odwiedził nasz dom. To jest ten sam gość. No, wybaczcie. Siema. Now that you're back here in Sanctuary, how would you like a job? They didn't tell me much, Voltek. Dobra, ja nie chcę ci teraz dać pracy, tylko ja chcę z tobą handlować. Właśnie słuchajcie, oj, przepraszam, stuknąłem w statyw. Właśnie za to, słuchajcie, bardzo lubię Fallouta. Nie spodziewałem się, że w ogóle on to przeżył. O, czyżby aluminium? Tak, aluminium, włókna szklane. Szukamy aluminium. Ceramika jednak nie. Aluminium. Tkanina, plastik. Wow. Magnes, kurde, skąd on ma takie rzeczy? Ja szukam aluminium. Właśnie, cygaro, włókno szklane. Tego troszeczkę nie rozumiem. Jakby mógł mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego w paczce cygar jest włókno szklane. Byłbym wdzięczny. Drewno, stal, włókno balistyczne. Wiecie, ja się tam nie znam na cygarach, nie? Ja nie palę ani nic. Ale... Włókno szklane? Starczy mi na duży generator? Starczy? Starczy! No to budujemy drugi generator. Mamy już 10 energii. To jest, słuchajcie, wciąż za mało. Wciąż za mało, no dwa generatory tylko to zasilą. Potrzebny mi jest trzeci. Także oznaczę sobie jako poszukiwane. Poza odcinkiem poszukamy aluminium, moi kochani. Tak więc, moi mili, wielkie dzięki za oglądanie, dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, strzelcie jabłkę w górę, napiszcie komentarz. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Fallouta 4. Narka.